Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Inflacja spada, a Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na stałym poziomie. O tym, co nas czeka w przyszłości, w najbliższych miesiącach, porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim ekonomista Mariusz Kękuś. Dobry wieczór, szczęść Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże. Inflacja w kwietniu wyniosła 14,7%. Wskaźnik z poprzedniego miesiąca zaskoczył Pana pozytywnie, czy nie? Większość analityków spodziewała się spadku tego wskaźnika. On zasadniczo nie zaskakuje. Cieszyć może to, jeżeli popatrzy się na szczegółowe dane, że dość mocno zaczęły hamować ceny żywności w stosunku do tego, co jeszcze obserwowaliśmy miesiąc wcześniej. W tym momencie ten wzrost rok do roku jest jeszcze wysoki, bo to jest 19,7%, natomiast miesiąc wcześniej było to 24%, więc tutaj widać już różnicę i to jest dobra informacja. Jeżeli chodzi o ceny nośników energii, to one rosną rok do roku 23,5%, natomiast spadają paliwa o 0,1%. Jeżeli popatrzymy na ceny tych elementów, o których mówiłem, czyli żywności, nośników energii, paliwa, miesiąc do miesiąca, to tutaj żywność wzrosła o 0,5% miesiąc do miesiąca, nośniki energii spadły o 0,3%, natomiast ceny paliw dość wyraźnie spadły, bo to jest 1,2%. Mówimy o inflacji, mówimy o inflacji, jeżeli chodzi o żywność, o nośniki energii, a jeżeli mówimy o inflacji bazowej, czyli tej liczonej bez żywności i energii, to jak pan ją widzi? No ona się utrzymuje na dość wysokim poziomie, to jest 12,2% i w stosunku do tego, co było miesiąc wcześniej, tutaj był odczyt na poziomie 12,3%, więc ta inflacja bazowa faktycznie utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Natomiast należy pamiętać o tym, że wpływ na wzrost cen, w mojej ocenie przynajmniej, przez ten ostatni rok miała wojna na Ukrainie, to co się wydarzyło, ta agresja Rosji i przede wszystkim wzrost cen paliw, bardzo wyraźny, skokowy w niektórych miesiącach wzrost cen paliw i też wzrost cen nośników energii wynikający z wzrostu cen surowców i związany z destabilizacją sytuacji tutaj w Europie właśnie. To wszystko przełożyło się oczywiście na koszty produkcji, na ceny, choćby jeżeli mówimy tutaj o żywności, nawozów, ponieważ w produkcji nawozów wykorzystywane są właśnie w dużej mierze nośniki energii i to wszystko przełożyło się na to, że te koszty w ubiegłym roku były zdecydowanie wyższe. Co za tym idzie, no musiały rosnąć ceny innych produktów i usług, no i efekty tego obserwowaliśmy w ubiegłym roku, ta inflacja za cały rok wyniosła ponad 3%, to jest bardzo dużo, ale to przede wszystkim jest szok związany moim zdaniem z tym, co wydarzyło się w Ukrainie i ta sytuacja gospodarcza została przez tą wojnę na Ukrainie, przez tą agresję rosyjską zdestabilizowana. Mówi pan o wojnie na Ukrainie i o tym, że to przez tę wojnę, przez rosyjską napaść na Ukrainę inflacja poszła do góry. Tak samo mówi premier, tak samo mówią różni ministrowie, politycy, ale wojna trwa od ponad roku i teraz mamy właściwie do czynienia z pewnym spadkiem tej inflacji. Czy ta putinflacja, jak zwykł mawiać premier Mateusz Morawiecki, nie ma już takiego wpływu, jaki miała jeszcze rok temu czy pół roku temu? No dzisiaj ustabilizowały się ceny ropy naftowej, to po pierwsze. Te poziomy są zbliżone do tego, co obserwowaliśmy pod koniec 2021 roku. Za baryłkę ropy na giełdzie nowojorskiej płacimy nieco ponad $70, gdzieś to jest około $70. Na giełdzie w Londynie baryłka ropy kosztuje $75. No, jest jeszcze ropa rosyjska Ural, ona, jej cena oscyluje gdzieś w okolicach $56-57, ale ona nie ma znaczenia, dlatego że Polska akurat tej ropy już nie kupuje, zapatrujemy się z innych kierunków. Do tego możemy dodać dość mocne umocnienie się złotówki względem dolara. To wszystko będzie wpływało i wpływa, bo to już widać, na ceny paliw, ceny detaliczne. To się przekłada na ceny na stacjach, no i oczywiście też
Będzie to w sposób oczywisty obniżało koszty związane ze świadczeniem usług transportowych. To w jakimś, powiedzmy, średnim terminie, długim terminie powinno się przełożyć na obniżenie kosztów produkcji, obniżenie kosztów świadczenia usług. I w związku z tym możemy zakładać, że ta inflacja będzie bardzo mocno hamować. Do tego dochodzi jeszcze cena związana z, znaczy kwestia cen surowców, na przykład jeżeli chodzi o gaz, obserwujemy bardzo mocne spadki tego cen gazu. Jeśli popatrzymy sobie w szczycie, cena gazu w holenderskim hubie kosztowała 340 euro za megawattogodzinę. W tym momencie to jest 35 euro za megawattogodzinę, więc no, mamy 10-krotny spadek cen. To wszystko oczywiście dzieje się i w tym momencie ten surowiec jest kupowany, ale to jeszcze nie przełożyło się na te ceny, które obserwujemy, bo te produkty, które mamy, te produkty, przynajmniej ich część, które mamy na półkach sklepowych, zostały wyprodukowane dużo wcześniej. I surowce i energia, które zostały do tego zużyte, no kosztowały niestety dużo więcej niż obserwujemy to dzisiaj. Zobaczymy, jak oczywiście, jak ta sytuacja, jak ta stabilizacja, przynajmniej w tym średnim terminie, cen paliw, cen surowców, cen nośników energii wpłynie na rynek. Musimy poczekać, myślę, że jakieś, powiedzmy, 2-3 miesiące i powinniśmy zaobserwować spadki cen też innych produktów, między innymi żywności, bo to ona teraz tutaj w dużej mierze napędza wzrosty cen. To ja przepraszam, że przerwę, ale są takie opinie właściwie, że wraz ze spadkiem inflacji nie spadną ceny, tylko po prostu one będą wolniej rosły. To zależy, to prawda oczywiście. To jasne, że to nie jest tak, że ceny spadają. Chociaż niektóre produkty są tańsze niż to było jeszcze kilka miesięcy temu. Przykład choćby masła. Masło w szczycie kosztowało nawet 9 zł. W tym momencie to są ceny rzędu, już spotyka się kostkę masła nawet za niecałe 5 zł. Więc no, tutaj akurat mamy obniżkę, ale tanieje też mleko. Na giełdach towarowych mamy obniżkę od jakiegoś czasu, obserwujemy spadki cen mleka, więc no, w związku z tym przekładało się to będzie w dłuższej perspektywie na spadki właśnie cen produktów, które są z tego mleka produkowane. To samo dotyczy surowców innych płodów rolnych, pszenicy, kukurydzy. No obserwujemy od jakiegoś czasu, wieprzowina też ceny spadają. Mniej więcej od listopada, nie wiem, powiedzmy trzeciego kwartału 2022 roku obserwujemy spadek cen właśnie tych produktów. I to jeszcze może się nie przekładać tak szybko na ceny detaliczne, ale w dłuższej perspektywie powinniśmy tutaj widzieć różnicę. W marcu, w trzecim kwartale 2022 też obserwowaliśmy, nie były to może jakieś spektakularne spadki, ale jednak spadki cen nawozów. W marcu te spadki cen nawozów przyspieszyły. To też w jakimś stopniu powinno się przełożyć na to, że koszty produkcji będą, płodów rolnych będą niższe, ale no to te koszty produkcji będą niższe dopiero w tym roku, więc jak się pojawią nowe produkty, musimy zobaczyć, jak te ceny się będą kształtowały. Oczywiście zgadzam się z tą tezą, którą pan redaktor postawił, że nie wszystkie ceny muszą spadać, ale będą takie produkty, których ceny będą spadać, będą takie, których będą się stabilizować. Chodzi o to, żeby zatrzymać tą dynamikę wzrostu cen, żeby ta dynamika nie była tak duża, jak teraz to obserwujemy, dwucyfrowa. Żeby ona zeszła do tego celu Narodowego Banku Polskiego i tutaj mówimy o 2,5%, no potrzeba jeszcze trochę czasu. Jest też takie pewne zjawisko, pan na pewno również je zaobserwował, że pewne produkty są po prostu mniejsze, mają mniejszą gramaturę, na przykład kostka masła. Nie ma już 200 gram, tylko ma 170 gram. I ostatnio Lewica zrobiła konferencję na ten temat. Ja z ciekawości kupiłem taką kostkę masła i to, co mnie zaskoczyło, ponieważ, no trochę prywatnie mówię, ale to jest przykład z życia wzięty. Kostka masła, która wcześniej miała gramaturę 200 gram, teraz ma 170. Jest informacja tak o koszcie, na ladzie, na półce, tak, jest koszt tego masła i jest koszt taki sam tych dwóch różnych kostek,
tak jest, koszt jest taki sam. Po czym przy kasie okazało się, że ta mniejsza gramatura jednak jest tańsza o złotówkę. Możemy mieć do czynienia również z czymś takim, że faktycznie niektóre produkty mogą być trochę mniejsze, ale jednocześnie ta cena też będzie trochę niższa. A trudno powiedzieć, to trzeba by się zagłębić w strukturę faktycznie kosztów takiego jednostkowego produktu. Natomiast powiem szczerze, że to jest polityka na krótką metę. To znaczy klienci, myślę, że nie wszystkie firmy ją stosują. Tak jak przynajmniej ja robię zakupy, to wydaje mi się, że no niektórzy producenci uciekają się do takich, powiedziałbym, zabiegów, które nie do końca są uczciwe i to jest troszeczkę, mam wrażenie, wprowadzanie klienta w błąd. Natomiast na dłuższą metę to nie zda egzaminu. Myślę, że konsumenci są coraz bardziej świadomi i wiedzą, co kupują i za ile i sprawdzają. I rynek jest konkurencyjny. Dokładnie. Wracając... że konsumenci już też nie tylko sprawdzają cenę, ale sprawdzają też skład danego produktu i dokonują świadomych zakupów. Więc tutaj jakby taka gra, myślę, że to na krótką metę będzie miała jakieś tam znaczenie, natomiast na dłuższą może odwrotny skutek odnieść. Więc nie radziłbym producentom i tutaj sklepom pójścia w tego typu rozwiązania, bo to nic dobrego nie przyniesie. Wracając do samej inflacji, w kwietniu 14,7% i prezes NBP mówi, że inflacja spada na łeb, na szyję. Pan również użyłby takiego sformułowania? Nie użyłbym takiego sformułowania. To nie jest jakiś spadek na łeb, na szyję. Natomiast jest to spadek wyraźny. Tym bardziej, że mamy już odczyt, który podał Eurostat i w strefie euro w stosunku, no mamy ten zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych na poziomie 7%, czyli ta inflacja w strefie euro, bo mówimy tutaj o strefie euro, jest 7%. Przypomnę, że w marcu było to 6,9%, więc tutaj jakby w strefie euro mamy delikatny ruch w górę, a w Polsce no jednak wyraźny ruch w dół. No to oczywiście cieszy. Natomiast należy poczekać na szczegółową analizę tych danych, bo jeszcze nie mamy dokładnych danych, jak to wygląda i też na projekcję tego, jak analitycy przewidują, jak to będzie się kształtowało w przyszłych miesiącach. Tak jak mówię, tanieją na giełdach towarowych płody rolne na całym świecie. Widzieliśmy dość znaczne obniżki cen nawozów. Do tego stabilizacja cen paliw, niska cena dolara, czyli dość mocne umocnienie się złotówki. To wszystko będzie, niska cena gazu, bardzo niska cena gazu, to wszystko będzie się przekładało w najbliższych miesiącach, powinno się przekładać moim zdaniem dopiero wtedy na takie spektakularne obniżki, znaczy zmniejszenie się tej dynamiki wzrostu cen. Ja bym mówił, że jest to spadek na łeb, na szyję, jak będziemy mieli wynik jednocyfrowy. To wtedy czyli na pewno... pod koniec roku, bo takiego wyniku spodziewa się prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej, że na koniec roku, jesienią, końcem roku inflacja będzie jednocyfrowa. Pytanie, czy to będzie 3% czy 9%, bo jedna i druga wartość jest jednocyfrowa. No, myślę, że 3% raczej to nie będzie i tak mi się wydaje, chociaż ciężko, ja nie mam aż tak szczegółowych danych, proszę zwrócić uwagę, że na przykład w sierpniu mieliśmy sytuację, w której mieliśmy ogromny wzrost cen surowców. Mówię tutaj o gazie, ropy, ceny ropy też pikowały w górę. To samo był też moment piku cen, jeśli chodzi o płody rolne. I teraz jeżeli baza w tych miesiącach była wysoka, to teraz jak będziemy się do tych miesięcy z roku ubiegłego odnosić, to może się okazać, że w niektórych obszarach gospodarki te ceny będą niższe niż przed rokiem. Więc tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. One nominalnie nie spadną, te ceny, aż tak, znaczy ta, jakby ceny detaliczne tutaj produktów i usług na rynkach. Natomiast no może się okazać, że baza jest tak wysoka, że ta dynamika może na przykład być dużo niższa w niektórych miesiącach, ze względu na to, że baza była wysoka z kolei.
Tak to może wyglądać. Więc tutaj no, musimy poczekać na to, jak, aż się to ustabilizuje wszystko. Dlatego, że w ubiegły rok był bardzo taki naszpikowany różnymi nieprzewidywalnymi zjawiskami i bardzo dużymi spekulacjami w różnych obszarach gospodarek. A to oczywiście przekładało się na skokowe wzrosty cen no, w różnych miesiącach. A jeżeli chodzi o decyzję Rady Polityki Pieniężnej, bo po raz ósmy Rada nie podniosła stóp procentowych, choć inflacja spada, jednocześnie Rada nie ogłosiła, że zakończyła cykl podwyżek, no a przecież spodziewamy się obniżenia inflacji. Więc co tak naprawdę, co mogą przynieść najbliższe miesiące, czy właśnie no, druga połowa 2023 roku, skoro zakładamy spadek inflacji, póki co nie podnosimy stóp, ale jednocześnie Rada Polityki Pieniężnej nie zamknęła tego cyklu podwyżek? Myślę, że to jest odpowiedzialna polityka, jeżeli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej. Rada podchodzi do tego, co się dzieje, znaczy obserwuje to, co się dzieje. Wstrzymała na razie podwyżki stóp procentowych ze względu na to, co dzieje się w gospodarce. Obserwujemy dość mocne tutaj obniżone prognozy, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy PKB. W tym momencie już prognozy są poniżej 1% zdecydowanie na ten rok. I to też trzeba brać pod uwagę, żeby w nadmierny sposób nie schłodzić tej gospodarki. Bo oczywiście były głosy pojawiały się tutaj ze strony niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej, tak zwanych jastrzębi, żeby dość mocno podnieść te stopy procentowe. Ja pamiętam, w ubiegłym roku toczyła się ta dyskusja w październiku, kiedy pierwszy raz Rada Polityki Pieniężnej przerwała cykl podwyżek, no ale wtedy była mowa o tym, że te stopy powinny być wyższe o 3-4 punkty procentowe. No to w tym momencie mielibyśmy stopy procentowe na poziomie 11%. No pytanie jest takie, jak zareagowałby na to rynek, jak na to zareagowaliby kredytobiorcy i jak na to zareagowałaby gospodarka. W tym momencie ta dynamika inflacji spada. Na te podwyżki, a było ich bodajże 11 stóp procentowych, zawsze trzeba poczekać na efekt tych podwyżek. Rada Polityki Pieniężnej tak zrobiła, czyli podniosła stopy procentowe, później poczekała na efekt. Ten efekt jest. Czy on jest odpowiedni i adekwatny do tego, czego oczekuje NBP i Rada Polityki Pieniężnej? Myślę, że odpowiedź na to dostaniemy w ciągu 3 miesięcy. Jeśli ta dynamika wzrostu cen będzie hamować tak, jak widzimy to teraz, albo to hamowanie przyspieszy, to w tym momencie nie ma powodów do tego, żeby te stopy procentowe podwyższać. Natomiast zostawiła sobie tutaj Rada Polityki Pieniężnej furtkę, informując w komunikacie, że nie zakończyła ostatecznie cyklu podwyżek, bo zawsze sytuacja może rozwinąć się w innym kierunku i w tym momencie Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała reagować na te wydarzenia. W tym momencie nie ma żadnych podstaw do tego, moim zdaniem, w mojej ocenie, żeby te stopy procentowe podnosić. Jeżeli sytuacja na rynkach światowych się ustabilizuje, to myślę, że za kilka miesięcy, powiedzmy za pół roku, będzie można myśleć powoli o tym, żeby te stopy procentowe obniżać, pod warunkiem oczywiście, że ta wojna na Ukrainie, że ta agresja rosyjska nie rozwinie się w jakimś złym kierunku. Przy okazji, przepraszam, że przerwę, ale mamy dosłownie minutę, a chciałbym zapytać jeszcze o jedną kwestię, bo przy okazji inflacji w ostatnim czasie pojawił się taki pomysł, aby zlikwidować tak zwany podatek Belki, czyli podatek od zysków z naszych oszczędności, z naszych lokat. Jak pan ocenia ten pomysł? Jest on słuszny? No, w dobie takiej inflacji jak teraz oczywiście są słuszne, ale można dyskutować o tym. Oczywiście, jeżeli mamy tak dużą inflację, to pobieranie jeszcze podatku od zysków, mówię tutaj od zysków kapitałowych, od lokat, no w moim przekonaniu nie ma większego sensu, tym bardziej, że realnie mamy ujemne stopy, no, ujemne oprocentowanie lokat tak naprawdę. I oczywiście w mojej ocenie mija się to z celem. No, ale pytanie jest, jak długo taka sytuacja będzie się utrzymywała, bo oczywiście te rozwiązania, o których rozmawiamy, to nie jest na rok, na dwa, tylko to są rozwiązania systemowe. Ale dyskusja na pewno jest potrzebna ewentualnie w tym temacie. Tutaj stawiamy kropkę. Moim i Państwa gościem był ekonomista Mariusz Kiankuś. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się, dobranoc, szczęść Boże. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, z Panem Bogiem.